myślałem, że pierdolę, to jak będę na Sandy Shores. Wypisywał raport o tym, co właśnie zrobiłem. Czyli zamknąłem, kurwa, koreańską triadę. Widzisz, to nagłówki nawet w gazecie o mnie będą pisali. Wyżej strasznie już dupę masz. Nieważne. Stary, zaraz się pogniewamy. Nie będziesz moim nowym chłopakiem. Co ty pieprzysz, człowieku? To mi się wydaje, że nie odzajemniasz mojego uczucia. Oczywiście, że nie odzajemniam, już ci pisałem o tym. No to spierdalaj, nie będę ci już więcej nic mówić w takim razie. Wiedziałem, że coś nas łączy. Jesteśmy jak bracia, jedna krew. Stój. Nie, teraz to już za późno, przemyśl swoje zachowanie następnym razem. Ale masz mi wysłać lokalizację, słyszałeś? Czy mogę to... A są jakieś zestawy? Mogę jakiś zestaw kupić? Zestawów nie mamy na ten moment. A mogę sam skomponować? Może pan sobie skomponować. A burgera samego mogę skomponować? No, będzie z tym problem na razie, bo składników nie mamy, także jest tylko to, co w menu. Dobra, z czym jest Eddie Burger? Eddie Burger jest to burger z czarną bułką. Nie, z czarną bułką to nie. To ja poproszę cheeseburgera i do tego ecole. Cheeseburger ecole, a polecam jeszcze frytki do tego. Nie, bez frytek. Nigdy ich nie zjadłem. No dobra, to wszystko, tak? Haj. Ładnie tu macie. Dziękuję bardzo. Kiedyś to była taka zapcha dziura, burger shot. Tarto ładnie jest, no. Teraz to jest bardzo ładny, proszę pana. Dobra. To wszystko, tak? Chce pan paragon? Czemu nie chcieć? No dobra. Wynos na miejscu. Na wynos. Lubię sobie zawsze brać na wynos, jak siadam przy stoliku, ale jak nie dojem, to zawsze biorę na wynos po prostu. Dobra. No to proszę poczekać. Maksymalnie 2 minutki. Przyniesiecie mi do stolika, czy...? Oczywiście, jak najbardziej. Dobra. Ale żeś siedzenie wybrał. Hej. Czego chcesz tak naprawdę? A czego ja chcę? No. Niewyraźnie się zamówiłem. Co ty w telefonie siedzisz ciągle? Sorry, przepraszam, litera sprawdzałem. Posłuchaj. Coś tam ciekawego. Czy ty potrafisz używać komputera? A czemu nie potrafić? Wiesz co? Okradziono mnie. Okradziono mnie, okej? Okradziono mnie i całą... Co ty robisz? I stój! Kurwa, cię pojebało, zejdź mi lepiej. Ej, wysiadaj z wozu! Pojebało cię! Wysiadaj z wozu! A zresztą. Ej, nie ruszaj tym wozem! Mamy krzyżowy, uważaj! Ej, pokaż mi swoje ręce, kurwy synu! Dobra! Przechodzę do ciebie, uważaj, Carver! Spoko. Posądzę was! Nie, to tylko jakiś gówniarz, co ty? Pewnie tylko w internecie umie klikać. Robiłem, że już jest takim słodakiem. Wiedziałem, że to on mnie hakował! Kochanie, mówiłeś, że będziemy razem! Co? Jak ja okraść? Porąbało cię chyba. Porąbało cię. Nikogo nie okradłem. Pomyliliście się. Mocno się mylicie. Popełniacie wielki błąd. A pakuj go do siebie, ha? I czemu uciekałeś? Nie uciekałem. Strasz mi się chciało. Srać, to mówisz o kurwa i wybiegasz z restauracji? Tak. Wcisnęło mi mocną srakę. Hej, przestaw mój wóz. Właśnie, przestaw mnie. Za co? Podstawa? Podstawa to...
Dobra, odkryj mnie i zapominamy o tym. Ej, wymuszenie. Jakie tylko? Wymuszenie? Nie będziesz mi teraz mówił, co mam robić. Czy szukam cię, masz przy sobie coś niebezpiecznego? Nic nie mam przy sobie. Nie masz podstawy. Mamy podstawę, oczywiście, że mamy podstawę. Nie macie podstawy, nie macie żadnego prawa. Okej, okay, i nie chciałeś się zatrzymać. Ciebie okradać? Z czego? Z miłości mnie okradłeś, skurwysynu. Mówiłeś, że zostaniesz moim najlepszym chłopakiem. I co teraz? O kurwa! No odkuj mnie, a nie wyślę tego twojego seks taśmy. Co? Powiedz... To nie on! Co? To nie on! Właśnie odkuj mnie, to nie ja! Kurwa! Odkuj mnie, no! Nie rzucaj słów sobie, a zostajesz okradziony. Mają mnie! Nie! Odkujcie mnie, bo mnie zabiją zaraz! Snajper na mnie na celowniku, barany! Odkujcie mnie, bo mnie zabiją! Ej, spieprzaj stąd! Odkuj mnie! Orient! Ja pierdolę! Zabierz mnie stąd! Nie, spieprzam! Ja pierdolę z was, policjanci łamadzy! Co tu się odpierdala? Yeah, orente negata, non endena. Detegoimo interenzo, vacato non aide, Josh? Co ty pieprzysz? Do mnie po angielsku gadaj! Baka, ksoyerre, jako to bajore, no ne, a? Dlatego i moim terenzo. Gadzin. Pojechał. Jędę. Jędę kryna sekę. O ty co kurro. Jerryku. Kotubarju. Co jerry. Jerry. Skurry. Jery. O, co jery? Me. Co jery? Nando! Jerry! Jo, renteczek na ten, no nende na! Na kozaka do nich! No! Zobacz co oni robią! Ej, wtedy wzajmę radiowóz i wzajmę... Chodź. Spróć się do nich, co nie odpierdalają, zróbmy tak. Ej, nie podchodź tu! Czemu? Andeska! Co wy tu robicie? Właśnie, co wy tu robicie? Czemu pobiliście go? Odejdź stąd! Teren jest zamknięty! Mówię ci, masz stąd odejść! Gdzie to tak pisze? Chciałem zrobić zakupy! O co tu chodzi? Co tu się stało? Kim ty jesteś, co masz mi mówić? Ej, jestem pracownikiem departamentu szeryfa. Nie widzę oznaki i uniformu. Nie widzę oznaki. Ani munduru. Ej, mamy martwe ciało. Odejdź stąd. Dobra. Jest kurwa martwy? Jest martwy. Och, ja pierdolę. Dobra, tu jakieś zabójstwo cholera było. Ale już idzie. Haj, no, jak syry. Już, ciotto. Haj. Jak to nie żyje? Trochę się za bardzo podjarałem. Odrobinę. Wiesz, mam ciężką rękę. Dawno tego nie robiłem. Żeby nie było... A poza tym nie szkoda, bo to kuro. Nie płacz nad rozlanym mlekiem. Teraz będę całą noc myślał o tym kurosie. Ale on pewnie zostawił swojego syna, bo wyszedł po falki do sklepu, a to naprawdę został asystentem w sklepie. Aj, co, zostawił działo tyle? Jadą se? Wyjebane mają w Czarnego. Czarny to nie życie. I co idę teraz zakupy zrobić. Aż tak to jeszcze naszczę na niego. Nie, że tak w kółko.
Ej, podejdź tu. A? To ty! Czego tym razem chcesz ode mnie? Widzieliście coś tutaj? Czemu ci widział, jakbym kogoś widział? Wyszliśmy, jak usłyszeliśmy syreny, chcieliśmy zobaczyć, co się stało, hej? Okej. Okej. Możecie wiedzieć, kto to zrobił? Ja nawet nie wiem, co się stało, każeli nam wypierdalać. Więc nawet nie wiem, co się stało. A powiedz mi łaskawie, co się stało? Weszliście do tego sklepu, jakbyście chcieli go obrabować, hej? Przecież to nie oni. A nie, to oni. Co? Miałeś czapkę wcześniej, poznałem cię. Poznaj mojego nowego chłopaka. Nazywa się Gustavo. Nie wiem, naprawdę, co ja ci powiedzieć, wszystko powiedziałem ci. A ty chcesz ciągle... Przed chwilą twój kolega mi powiedział... No to niech mój kolega ci mówi. Co? Okej, no właśnie dlatego się popytam. Czego nie rozumiesz? Okej, kim są Koreańczycy? Koreańczykami. A kim mają być? Ej, nie cwaniakuj tutaj, okej, uspokój się. Jakiś problem masz? Uspokój się, kurwa synu. Tak, mam problem i chcę go... Nie miej problemu do mojego Hyodai. Dziak, Anzin. Odpowiedziałem ci. Dobrze, wiesz, no idzie Koreańczyk, nie poznajesz po mordzie z tyłu za tobą. Nie, nie poznaję, już ci powiedziałem, że nie poznaję. On jest troszkę bledszy i ma mniejszą żuchwę. Aj. Jakie kurwa aj? Co aj? Aj. O tam idzie za tobą Koreańczyk. Dobra. Dobra, o jakich Koreańczyków ci chodzi? Bo podejrzewam, że nie każdy Koreańczyk to przestępca. Okej. Ja nie chcę na nikogo wskazywać palcami, ale tak się nasuwają na język. Ciągle Koreańczycy tutaj te lumpy, ciągle to się sprowadzają z tej Korei wyzwolone na wizie. Jakie imiona? A skąd mam wiedzieć? Nie znam. Dobra, gdzie mieszkają ci Koreańczycy? Nie mam pojęcia. Korean Plaza gdzie? Okej. Gdzie jest Korean Plaza? Aj, no za nami. Pokaż im, bo oni nie wiedzą, gdzie jest za nami. Nie gadam, bo jest dzielnic. Tam, Korean Plaza, hej. Wiesz, gdzie teraz się znajdujesz? To wszystko możesz powiedzieć. Ginger Street. Chodź, kurczyku. No. Nie próbujcie tutaj jakichś, kurwa, śmiesznych biznesów, ha? Bo to wrócimy. Haj, jaj, zawijesz. Haj, kurwa, haj. Najśmieszniejszym biznesem jesteś tutaj ty, kuro. No mamy już indery. No i... Pfff, 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 pf